Jesteśmy na premierze filmu Polandia. Jaki jest według ciebie taki wizerunek współczesnego Polaka? Dobre pytanie. Jak to wizerunek współczesnego Polaka? Jest tyle wizerunków, ilu jest Polaków. No. Tak jak z piłką nożną, jest tylu trenerów kadry, co naszych krajan. Krajów. A jakbyś siebie miał scharakteryzować, tak kilka cech, jako właśnie w kontekście Polaka? 100% Polak. Patriota też? Absolutnie. Czyli co, na przykład jak mecze... Nie, stary, płacę podatki, czyli jestem patriotą, tak? No dziękuję bardzo. Kocham ten kraj, jestem dumny z tego, jak narodowa reprezentacja strzela bramkę i widać orzełka. Jestem z tego dumny. Mimo, że też mam korzenie śląskie, ale po prostu jeżeli mnie prowokuje do takiej rozmowy, czuję się Polakiem, absolutnie. W filmie zagrałeś ze swoją żoną, Romą Gąsiorowską. Nie wiem, czemu jej dzisiaj co prawda nie ma chyba. Łatwiej się gra z żoną, z partnerką, czy trudniej? Nie, no zdecydowanie łatwiej. Wszystko się skraca, czas pracy się skraca. A poza tym grając z żoną mam coś takiego, że jakbym... Czasami się czas zatrzymuje, w sekundzie jak jest wypadek na przykład, to często ludzie mają tak, że jak sobie uświadamiają, że zaraz umrą, to jakby czas spowalnia i tak dalej. No to ja grając z Romą dokładnie tak samo się czuję. Ale na przykład próbujecie sobie wtedy sceny jakieś w domu, czy tylko nie, i wyłącznie... Nie próbujemy, bez jaj. To jest przyjemność, to jest w ogóle praca na innym jakimś poziomie. To jest trudne do wytłumaczenia, jest fajne.